Poznaj Arnolda. I znowu wpadł w kłopoty. Arnold, nie bądź głupi. Masz przed sobą prezydenta miliardera. Możesz poprosić go o wszystko. Swoją drogą, o co poprosiłeś? Szkoda, że tym razem to Trump z ciebie drwi, a nie ja. Bo teraz zastąpisz go na cały dzień. Czemu miałyby to być drwiny? Spójrz na to, co on je! Chipsy, burgery, rzeki coli! Kopniesz w kalendarz przed końcem dnia! Po spożyciu McMuffina i coli na śniadanie spotkasz się ze służbami bezpieczeństwa. Podpiszesz jakieś papiery i... Ach, chrzanić to! Chodźmy się pobawić na mieście! Teraz czekasz na prezydencką kolumnę. To 12 identycznych, kuloodpornych samochodów, które wytrzymają wybuch bomby. Masz możliwość pogadania z którymkolwiek z przywódców państw. Putin znowu zaprasza cię do łaźni? Szóstka z plusem, Arnold. Już podjeżdżamy. Czas na lunch. Czeka na ciebie wielka pizza, oblana ketchupem i koktajl czekoladowy. Ale nudy. Może ogłosimy stan wyjątkowy? Albo wiem, strolujmy Kim Jong-una. Albo ustanówmy nowe prawo. Na przykład każdy Amerykanin musi subskrybować Arnolda. Nie ma jak w domu. Na kolację kurczak z KFC i więcej coli. Coś mi mówi, że Trump je to tylko dla wizerunku, a tak naprawdę... O, to dlatego jego roczna pensja to $1. Poprosiłeś o jego pensję w nagrodę, ale z ciebie głupek. Masz swojego dolca, ale musisz zapłacić podatki od 1,5 miliona dolców, co jest jego prawdziwą pensją. Chociaż on oddaje to agencjom federalnym. No, Arnold, to którą nerkę sprzedajesz? Mm-hmm.